Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym mody ekokreatywnej. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, dlatego korzystam z uroków. Postanowiłam nagrać dla Was ten haul, bo ostatnio po zakończeniu roku szkolnego właśnie wybrałam się na zakupy, żeby uczcić wreszcie to, że mam wolne. I zrobiłam fajne zakupy na wyprzedaży w lumpeksie, która polegała na tym, że wszystko było po 5 i 3 zł. W zasadzie kupiłam tylko rzeczy po 3 zł. Pokażę Wam te rzeczy i kilka jeszcze rzeczy, które kupiłam w innych lumpeksach, na które właściwie polowałam i które kosztowały już troszkę więcej, ale jestem zachwycona, bo właśnie są to rzeczy, których ostatnio szukałam. No to zaczynajmy. Kochani, wczoraj właśnie, gdy byłam na tej wyprzedaży, upolowałam prześliczną sukienkę, właściwie sukienka, tunika. Jest to sukienka, zobaczcie, no przepiękny kolor, taki miętowy, nie wiem nawet jak to nazwać, turkus miętowy, taki zielonkawy kolor, pastelowy, w takie piękne kwiaty i to jest czysty jedwab, moi drodzy. Nawet nie wiem jaka to marka, bo tutaj zamiast takiej prawdziwej metki jest naszyta koronka, natomiast co do składu akurat nie ma wątpliwości, jedwab 100%, ona się składa z takich falban i to jest cudowna rzecz moim zdaniem na plażę, albo właśnie jeżeli mamy taką bardzo cieniutką, cielistą haleczkę jedwabną i na to właśnie założyć sobie taką tunikę półprzezroczystą, bo ona nie ma spodu, jest to taki tylko wierzch wzorowany, ale myślę, że będzie to świetnie wyglądało też do takich krótkich leginsów na przykład, pod spód, w jakimś pastelowym kolorze i myślę, że jest rzecz przepiękna na lato, troszkę chroni rękawy, żeby się na przykład za bardzo nie opalić, jak ktoś się chce troszkę chronić przed słońcem na jakimś spacerze. No, jestem zachwycona naprawdę za 3 zł. Nie mogłam uwierzyć, że ktoś wrzucił to do kosza takiego z rzeczami za 3 zł. Po prostu sami powiedzcie, no moim zdaniem przepiękny materiał. Naprawdę rzadko się zdarzają tak piękne wzory i kolory. To jedna z tych rzeczy. Następnie kupiłam też bardzo, bardzo piękny płaszcz. Według mnie jest prześliczny. Jest to płaszcz z Marks & Spencer rozmiar 14, czyli to będzie 42 bodajże, ale powiem Wam, że jak włożyłam na siebie ten płaszcz, to w ogóle nie wygląda na za duży, dlatego że on w ogóle ma taki krój rozszerzany, taki princeskowaty troszeczkę. Ma przepiękny kolor, nie wiem czy ten kolor nie będzie tu troszkę przekłamany, ale to jest taki pistacjowy kolor, pistacja, taki zielony pistacjowy i ma takie 3/4 rękawki, ma przepiękne guziki takie, niby rogowe, szylkretowe, czy jak to nazwać, bardzo duże guziki, ale naprawdę ma to ogromny urok i z tyłu jest bardzo fajna zakładka. Pokażę się Wam zaraz w tym płaszczyku. To jest też rzecz, którą kupiłam z myślą o mojej przyjaciółce, aczkolwiek jeżeli coś by było nie tak, to sama z chęcią będę nosić ten płaszczyk, bo uważam, że jest bardzo, bardzo uroczy. No to zobaczmy. No i tak się prezentuje. Według mnie to jest przeurocze i takie bardzo wdzięczne kobiece i do jeansów, i do spodni, i do spodenek. Tak jak ja teraz jestem na jakąś gorszą pogodę, świetnie się nada według mnie. Zobaczcie z tyłu, tak to wygląda. Ja uważam, że jest po prostu super ten płaszczyk. Jak za 3 zł to no, ciężko czasem uwierzyć, że takie rzeczy ktoś za taką cenę chce sprzedać, oddać w ogóle. Także następna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona. Aha, przy okazji, no te rzeczy, w których jestem, też są właśnie z wczorajszego polowania. I tak samo, jak chodzi o tą bluzeczkę, którą mam na sobie, to też nie mogłam uwierzyć, że właśnie była za 3 zł, bo jest to mega modny ciuszek. Zobaczcie, ma takie bardzo fajne tutaj wycięcia na rękawkach z gumeczkami, ale w ogóle nie obciskające. I dodatkowo wiązania takie fajne. No i super materiał, modny teraz, w takie paseczki biało-niebieskie. Ona normalnie sięga mniej więcej dotąd, ja sobie ją tak związałam, bo chciałam, żeby było widać górę spodenek. Można to skrócić, zastanawiam się jeszcze, czy nie skrócić tej bluzki po prostu tak dotąd właśnie, żeby zrobił się taki crop topik. Aczkolwiek uważam, że po związaniu takiego właśnie supełka wygląda spoko. Można by też po prostu ją włożyć do jeansów i wsadzić do środka i też by całkiem fajnie to wyglądało. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba mam nie zapięte, ale wydaje mi się, że ta bluzeczka jest
naprawdę fajna. No i na lato super, 100% bawełna. Bardzo mi się spodobał właśnie patent z tymi wykrojeniami tutaj. Ja nie noszę dużo takich rzeczy, ale akurat to mnie zachwyciło, więc uważam, że no warto polować za takie małe pieniądze i robić eko zakupy, nie sądzicie? Mi się bardzo to podoba. Druga rzecz to spodenki. Te spodenki już nie są z tej wyprzedaży. To są spodenki z Primarka, ale dałam za nie 15 czy 16 zł. Też wczoraj właśnie. Mają świetne tutaj takie patki też z tymi modnymi teraz guzikami, takimi widocznymi. Zaszewki są w ogóle bardzo cienkie, to jest tencel, więc materiał zrobiony z drewna jest bardzo przewiewny i w ogóle nie są ciepłe te spodenki, naprawdę super wygodne. Pokażę Wam, bo to są w ogóle nowe spodenki. O, tutaj mam metkę, możecie sobie zobaczyć, jest metka materiałowa, jest metka ze sklepu, normalnie 38 rozmiar. No ja tutaj mam takie kobiece dosyć kształty, szczególnie w tylnej części, więc na mnie takie spodenki właśnie luźniejsze w rozmiarze 38 są dobre. Troszeczkę może są tutaj luźne w pasie, ale myślę, że ten problem można rozwiązać za pomocą tych właśnie guzików. Można sobie, myślę, że mogę po prostu sobie przesunąć ten guzik odrobinę bardziej tu i będę je miała węższe w pasie, a będą fajnie tutaj luźne właśnie w pośladkach. Super kolor według mnie, taki brudny róż trochę, taki lekko rdzawy kolor. Mnie się podobają. Fajnie według mnie do tych butów, które mam na sobie, chociaż myślę, że ich nie widać w tej chwili, bo są troszkę, kadr jest trochę za krótki. No w każdym razie chciałam Wam właśnie pokazać, że to są nowe spodenki, tu jest metka w ogóle z ceną jeszcze ze sklepu. Wyprasowałam je, żeby je wysterylizować, bo chciałam Wam dzisiaj je pokazać, a jeszcze nie są wyprane. Natomiast resztę rzeczy zdążyłam wyprać, bo jest bardzo piękna pogoda i wszystko momentalnie schnie. Kochani, następna rzecz to sukienka i też właśnie w tym koszu z rzeczami za 3 zł była. I też ciężko uwierzyć mi było, że tak piękną sukienkę stylową ktoś oddał. Firma Queenie z Paryża, jest tam metka w środku, na której właśnie jest napisane, że wyprodukowane we Francji, Paryż, właśnie firma ma w Paryżu siedzibę, nie znam tej firmy szczerze mówiąc. Jest to dwójka, więc myślę, że to jest taka europejska jedynka, czyli gdzieś 36 właśnie, bo Francuzi mają troszkę zaniżone rozmiary, jak na przykład 34 zawsze francuskie jest na mnie za małe, natomiast 36 jest raczej dobre, więc myślę, że to jest 36. To jest 100% jedwab, jest również metka, która właśnie świadczy o materiale. Tutaj jest taka jakby żorżeta jedwabna i atłas jedwabny, prześliczna sukienka. Tutaj było malutkie rozdarcie, ja oczywiście to rozdarcie zaszyłam, zresztą stwierdziłam, że nawet gdyby nie udało się tego całkiem zakamuflować, to będę w tym miejscu sobie przypinać piękną broszkę, elegancką. I z paskiem, powiem Wam, ta sukienka wygląda bardzo elegancko. To jest taki naprawdę mega wieczorowy ciuch. Przepięknie wygląda, na pewno ją zobaczycie w jakichś stylizacjach. Jestem zachwycona kolorem, bo bardzo lubię taki kolor, takie czerwone wino, śliwka. No i przy takim jedwabiu to wygląda bardzo wieczorowo, bardzo elegancko. Także też za 3 zł. Idźcie do lumpeksów, kochani, bo warto. Kolejna rzecz dla mojej koleżanki. Wiem, że ona lubi pastele i też właśnie w tej wyprzedaży za 3 zł kupiłam taką śliczną koszulę. Naprawdę według mnie ta koszula no jest bardzo dobrej jakości przede wszystkim. To jest w ogóle firma Sutherland, rozmiar XS, ale nie jest aż tak obcisła. Myślę, że będzie dobry rozmiar, bo ona jest podobnie tutaj zbudowana jak ja. Koszula z długim rękawkiem, ma bardzo fajne takie metalowe guziczki. Tutaj widać. No i z takim nowoczesnym kroju, troszkę dłuższym z tyłu. Super rzecz do jeansów, ale do środka, do spódnicy też będzie moim zdaniem fajnie się prezentowała. Czy nawet na leginsy na wierzch. Fajna rzecz, piękny kolor, taki morelowo-różowy. Bardzo mi się podoba, powiem Wam szczerze. Sama bym ją sobie zestawiła, ale kupiłam ją z myślą o przyjaciółce, więc nie będę taka skąpa. To są ciuszki i teraz pokażę Wam jeszcze dwie pary butów, które kupiłam. To już nie były rzeczy za 3 zł. Takie trampki tenisówki Vagabond, czyli bardzo dobra firma też. Na fajnej, takiej grubej podeszwie w kolorze pistacjowym. Super rzecz, bardzo mi się podobają. Kosztowały co prawda 15 zł, ale są, zobaczcie, tutaj widać białe w środku, bardzo czyste.
Znaczy ja je troszkę jeszcze wyczyściłam i tak je wyprałam i o dziwo przy tej pogodzie zdążyły wyschnąć. Myślałam, że będą jeszcze wilgotne, ale są całkiem suche, bo wczoraj i dzisiaj rano było naprawdę gorąco. No i takie przepiękne pistacjowe do sportowych stylizacji budki za 15 zł. Myślę, że super deal. Ostatnia rzecz, ale jedna z takich rzeczy, z których się najbardziej cieszę. Buty, o tutaj jakiś przykleił się listek z ogrodu, bo wczoraj w tych butach już biegałam, również zostały wyprane, bo te buty są sprzed 3 dni czy 4 dni. Reeboki, oryginalne buty do biegania i tu znowu to są buty, których szukałam. Ostatnio kupiłam Wiktorowi, bo zaczęliśmy biegać i teraz kupiłam dla siebie. Taka siateczka, tutaj cieniutka, więc one są super na lato do biegania, noga się nie poci. No i bardzo, bardzo wygodne i bardzo mi się podoba kolor przy okazji, ja bardzo lubię turkusowy kolor. Świetna okazja, kupiłam je za 35 zł, więc znowu nie bardzo tanio, ale buty firmowe, buty w bardzo dobrym stanie, nic nie jest uszkodzone, ja je oczywiście tylko wyczyściłam. No i jak widać świetnie, świetnie wyglądają. No i przede wszystkim tu chodziło o funkcjonalność, o to, żeby nie przepłacać i nie kupować ich za kilka ładnych stówek w sklepie, prawda? Także kochani, mam nadzieję, że moje zakupy się Wam podobały. Niebawem pewnie nowy haul, a tymczasem czekajcie na kolejnego vloga z letnimi stylówkami, z letnimi propozycjami dla Was. Cześć, do zobaczenia!